Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Wydaje mi się, że i na świecie, a w naszym kraju zwłaszcza, jest wciąż jakieś takie mocne poczucie, że tej takiej produktywności, że to jest taki twój cel życiowy, właśnie zwłaszcza jako kobiece, osoby z macicą, że należy do twoich obowiązków podstawowych urodzenie dziecka, też właśnie te prawa reprodukcyjne, czy ich brak w Polsce, to co się dzieje wokół aborcji, prawo antyaborcyjne, a też właśnie próby zaostrzenia tego prawa w Stanach, no bo to się dzieje, pokazują świetnie, jak bardzo wciąż nasze społeczeństwo globalnie jest patriarchalne, bo myślę, że to też bardzo mocno pokutuje. To właśnie jak widzi się rolę kobiety jako takiej, która ma no właśnie być inkubatorem, ma rodzić, opiekować się dziećmi, opiekować się osobami starszymi, wszystkimi, które tego potrzebują i której się nie daje wyboru, nie stwarza się warunków do wyboru. A kiedy jest ten wybór, kiedy są dobre warunki, to ty możesz zdecydować w pełni świadomie, czy chcesz mieć dzieci, kiedy chcesz mieć dzieci. Tak, w Polsce, co też jest istotne, jakby nie ma wsparcia dla takich metod leczenia niepłodności jak in vitro, opieka okołoporodowa jest w fatalnym stanie, potem wiecie, że żłobki, przedszkola, na każdym kroku napotykasz trudności, wypadasz z rynku pracy, więc kurczę, dlaczego masz rodzić te dzieci? W imię czego? W imię czego? Właśnie w XXI wieku, kiedy z jednej strony już trochę się nam mówi, że o, możesz zrobić wszystko, tylko właśnie nie, jak jesteś kobietą, nie możesz zrobić wszystkiego, a jeśli tego, czego chcesz, albo właśnie musisz, jeśli chcesz mieć karierę, to też nie możesz nie być tą matką, ale też jesteś srogo oceniana. No więc tu jest dużo takich rzeczy i myślę, że potrzeba bardzo też sporo czasu, żeby to myślenie się zmieniło, no bo właśnie w tym takim patriarchalnym myśleniu, że kobieta to jest jej taką główną powinnością bycia z jednej strony ozdobą mężczyzny, a z drugiej strony właśnie tą, która rodzi dzieci, no to były to tysiące lat, tak, takiego myślenia, więc no my teraz mimo wszystko, mimo że ten postęp jest bardzo szybki, no to nie zmienimy tego błyskawicznie. Tak, bo ja pamiętam, kiedy ja byłam jeszcze w liceum, szłam na studia, to wiesz, jesteś po prostu tak wychowana, że masz uwewnętrznione wręcz pragnienie tego, żeby być matką. Że nie zastanawiasz się, czy to jest twoje, czy to właśnie jest to, co obserwowałaś, nauczyłaś się w społeczeństwie, to społeczeństwo ci wtłoczyło gdzieś tam do głowy i że to wcale nie jest tak ze środka ciała, tylko to przyszło z zewnątrz do wewnątrz, nie? No ale kiedy potem sobie tam zaczynasz myśleć, analizować, jak ci się to właśnie uda, no to możesz w miarę możliwości podjąć wybór. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.